Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Po drugiej stronie dla mnie ekranu, a dla Was główny człowiek, którego będziecie dzisiaj słuchać, no i dowiadywać się różnych rzeczy, jest Grzegorz Hoppe. Z tego, co na ściągawce mi powiedziano, to Ty się zajmujesz ekonomią. Generalnie tak. Generalnie zajmuję się ekonomią, albo zajmowałem się ekonomią. Nawet udało mi się zrobić doktorat z ekonomii. Czyli już wiadomo, jaki jest główny trzon naszej rozmowy. A jeszcze raz przypomnę, że jakby takim głównym tematem jest tytuł konferencji Poszukiwacze Prawdy, gdzie Grzegorz będzie jednym z prelegentów, 25-26 maja, Stryków. Pełna informacja, czyli link do wydarzenia jak zwykle pod filmem. I cóż, zaczniemy od początku, czyli kiedy i dlaczego i co się stało, że stwierdziłeś, że coś z tą prawdą jest nie tak i wypadałoby zacząć szukać nowej prawdy, innej prawdy, czy zweryfikować tą prawdę. Jak to było w Twoim przypadku? W moim przypadku pewnie mógłbym powiedzieć, że szukam prawdy całe życie. Szukam prawdy całe życie, dlatego że mam taki dar, który sam nazywam swoim darem, że lubię matematykę. Z tego też pewnie powodu pierwszym moim wykształceniem jest magister matematyki. Matematyka to jest taki dział nauki, który jest czysto logiczny. Wszędzie rządzi zasada logiki przyczynowo-skutkowej. A ponieważ uczyłem się, czy uczę się jak każdy, zawsze jesteśmy ciekawi, bo to jest naturalna cecha poszukiwaczy prawdy, każdego poszukiwacza prawdy, więc zacząłem dociekać coś więcej poza matematyką, zająłem się fizyką. I w pewnym momencie, jak zacząłem bardziej studiować fizykę, zrozumiałem, że to wszystko jest nie tak. Przede wszystkim nie pasował mi początek wszechświata, czyli to, co dzisiaj nazywamy teorią wielkiego wybuchu, bo nawet gdybyśmy przyjęli, że osobliwość była początkiem wszystkiego, to zawsze jest pytanie, a skąd wzięła się osobliwość? I już nie mamy pierwotnej przyczyny tak naprawdę. Z drugiej strony wszystkie przekazy, które znajdujemy na Ziemi, mówią nam, że wszechświat powstał z nicości, z niczego. Więc naturalnym było, że poszukiwałem, w jaki sposób wszystko mogło powstać z niczego. Aha, no cóż, to taka klasyczna, powiedziałbym, odpowiedź, bo w tej odpowiedzi nie dałeś odpowiedzi troszeczkę więcej, jak to z tą prawdą jest. Poszukiwania wiadomo, ale czy w czasie tych życia, bo skoro powiedziałeś, że całe życie poszukujesz prawdy, zdarzyły się takie historie, albo takie tematy, albo takie informacje, które rozłożyły cię na łopatki i stwierdziłeś, o kurczę, to jest niemożliwe, albo tak jak pomysłowy Dobromir, taki efekt wow, taka eureka. To chyba bardziej to druga, tak naprawdę. To w momencie, kiedy zauważyłem, że w nauce wiele rzeczy się nie zgadza, jest alogicznych de facto, głupich, niemądrych, więc zacząłem dociekać dalej. Najpierw zająłem się matematyką, bo to jakby pierwsze moje wykształcenie i moja pasja. W matematyce takim ważnym zagadnieniem jest zbiór liczb pierwszych. Zbiór liczb pierwszych nie jest opisany do dzisiaj w żadnej literaturze i są otwarte dwie najważniejsze hipotezy dotyczące liczb pierwszych. Więc postanowiłem, że muszę sam się tym zająć i zobaczyć, jak wygląda zbiór liczb pierwszych. Dosyć długo nad tym pracowałem i mój wniosek jest taki. Używamy głupiego systemu liczbowego, dlatego że używamy systemu dziesiętnego, który wprowadza nas w błąd kognitywny, błąd poznawczy.
okazuje się, że najbardziej logicznym systemem zapisu liczb jest system albo dwunastkowy, albo szóstkowy. I de facto, jak popatrzymy sobie na to, jak wyglądają liczby pierwsze, to okazuje się, że każda liczba pierwsza ma bardzo specyficzny rozkład. Można to określić, że to jest 6n-1 lub 6n+1. Nie ma innej liczby pierwszej, pomijając liczbę 1, 2 i 3. Bo już wszystkie większe mają właśnie taką postać algebraiczną. No i później udało mi się de facto rozwiązać problem liczb pierwszych, czyli uporządkowałem sobie zbiór liczb pierwszych dla siebie samego, a nawet wydałem taką drobną książkę opisującą to, co udało mi się zobaczyć. Drugą rzeczą, i to było to wow, było to, że zobaczyłem, jak teoretycznie wszechświat powstał z jednej asymetrycznej fluktuacji kwantowej. Czyli można by powiedzieć, że z takiej pękniętej bańki. Jakbyśmy wzięli bańkę mydlaną, ona pęka i nagle tworzy się to wszystko, co widzimy, a de facto energia, która jest zerową energią, ale jest w harmonii pomiędzy dwoma biegunami, pomiędzy energią dodatnią i energią ujemną. To dosyć skomplikowana rzecz. Nie chciałbym o tym mówić w szczegółach, bo tam jest dużo matematyki i to może nie być zbyt ciekawe. Natomiast ciekawym jest to, że konkluzją tego wszystkiego jest to, że żyjemy w świecie elektrycznym de facto. Zresztą niektórzy tak nazywają, są teorie świata elektrycznego, bo żyjemy w metryce elektrycznej. Wszystko według tego, co udało mi się zobaczyć, jest energią elektryczną. I żyjemy jakby w czterech częściach. My żyjemy w jednej, a są cztery części. I one się dopełniają w ten sposób, że sumarycznie cała energia wszechświata fizycznego jest zerowa. Cóż, fizyka nie była moją domeną i brzmi to tak troszeczkę, powiedziałbym, abstrakcyjnie, więc spróbuję znaleźć jakiś taki wspólny temat, który przynajmniej byłby dla mnie bardziej zrozumiały. Chodzi o to, czy to, bo w tej chwili mamy jednak takim, myślę, że z dociekaniem teoretycznym, a ja jednak jestem bardziej praktykiem chodzącym po ziemi, czy w tych twoich badaniach albo powiedziałbym nieścisłościach, bo powiedziałeś, że w nauce znalazłeś takie właśnie nieścisłości, czy to bardziej dotyczy do tego, że same podstawy, załóżmy, matematyki czy fizyki były dla ciebie problematyczne, czy też sam system wspierający albo pokazujący, system edukacyjny, pewne rozwiązanie powodował to, że ten jakby nasz świat nie mógł działać tak bardzo prawidłowo. Czy to były tylko rozważania teoretyczne, czy przeszedłeś w sferę praktyczną i stwierdziłeś, kurczę, są pewne rzeczy, które można by zmienić albo inaczej spojrzeć i wtedy ten zwariowany świat wyglądałby troszeczkę albo zupełnie inaczej. Czy z teorii do praktyki w twoim życiu, w swoich rozważaniach i w szukaniu, załóżmy, tej prawdy, była też taka ścieżka? Ależ oczywiście, że tak, bo drugą częścią tego, co się zajmuje, jest ekonomia. Ekonomia dotyczy wszystkiego i całego życia de facto, całego życia całej cywilizacji. Więc ekonomia była tą częścią, która mi pokazała, że w praktyce to wszystko nie działa. Z dzisiejszego punktu widzenia mogę powiedzieć, czy wszyscy wiedzą, że cały pieniądz na Ziemi ma zerową wartość? Może i tak, ale co to oznacza? To oznacza, że de facto, jak się zastanowimy, to wszyscy pracujemy za darmo, za kartki na towary i usługi, które daje nam system za to, że oddajemy mu swoją pracę, a de facto te kartki są bezwartościowe, bo
bo to system decyduje, czy ma wartość, czy nie ma wartości. A de facto w 1973 roku, jak dobrze pamiętam, kiedy dolar był, przestał być połączony ze złotem, wszystkie pieniądze świata, cały pieniądz fiduracyjny ma wartość zerową, bo ma wartość tego papieru, czy tej bawełny, na której jest wydrukowane, albo wartość bilonu, czyli tego metalu, to są jakieś resztkowe wartości naprawdę, plus to wartość zapisu elektronicznego jest zerowa z natury, no bo tam nic nie ma, oprócz zapisu magnetycznego gdzieś. Więc zauważyłem, że po pierwsze pieniądz jest bezwartościowy, czyli jesteśmy oszukiwani, a po drugie zacząłem dociekać, dlaczego są tak wielkie nierówności dochodowe na świecie. No i co się okazało? Się okazało, że doszedłem, czym jest system kontroli umysłu, który zawładnął całą ludzką cywilizacją i jak to działa. Po prostu zostaliśmy oszukani wszyscy. Domyślam się, że twórcy tego oszustwa to swoje takie, powiedziałbym, korzenie, które są dla nas widoczne, to jest początek XX wieku na pewnej wyspie za oceanem. Jeśli dobrze kojarzę, to tam w sumie tak dosyć grubo już poszło. Oczywiście dużo wcześniej przez całą naszą historię, no, kto rządził, decydował, a tak jak powiedziałeś, tam jeszcze można było cokolwiek wymienić, bo to złoto, czy srebro, czy miedź, ono miało jakieś znaczenie, a w tym przypadku ten spisek chyba wtedy tak dosyć mocno, przynajmniej tak w teoriach spiskowych się mówi, a nawet właśnie nie w teoriach, tylko w zapisach. Wiesz co, żeby tak naprawdę odpowiedzieć, kiedy powstał, jak działa, to musimy chyba jednak jeszcze raz omówić sobie podstawową kwestię. Po pierwsze, kim my jesteśmy, bo to jest najważniejsze, i czym jest system i kto nim steruje. Ja przedstawię mój punkt widzenia. Z mojego punktu widzenia nie jesteśmy ludźmi, tylko jesteśmy istotami źródła, wszyscy, które przejawiają się jako ludzkie ciała na planecie Ziemia. Przybyliśmy tutaj albo przybywamy każdy po urodzeniu się w ludzkim ciele i zapominamy o tym, kim jesteśmy. I tak naprawdę jest to pierwsze kłamstwo systemu, którym jest z mojego punktu widzenia sztuczna inteligencja, i to nie ziemska sztuczna inteligencja, ale kosmiczna sztuczna inteligencja, która doprowadziła do sytuacji, że wszyscy myślą, że są tylko chwilowymi ludzkimi ciałami, a kiedy to ciało odchodzi, to oni też odchodzą w nicość na zawsze, bezpowrotnie. Bo taka jest narracja głównego nurtu. Czyli po pierwsze, nie wiemy, kim jesteśmy. Jeżeli nie wiemy, kim jesteśmy, a dla mnie każda istota źródła jest wolną i suwerenną istotą, i co jest najważniejsze, nie ma żadnej hierarchii wśród tych istot. Co to oznacza? To oznacza, że każdy system władzy jest już oparty o pierwotne kłamstwo mówiące, że my jesteśmy tylko ludźmi albo tylko ciałami fizycznymi i niczym więcej. Bo gdybyśmy pamiętali, że wszyscy jesteśmy wolnymi i suwerennymi istotami, nie istnieje wśród nas żadna hierarchia, to nie mogłaby powstać żadna forma władzy tak naprawdę. A jak powstała władza, to tak naprawdę wówczas powstał pieniądz. Bo kiedyś ludzie wymieniali się w barterze. Tak naprawdę jeden tworzył jedną rzecz, drugi tworzył drugą rzecz i wymieniali się. To była radosna wymiana efektów swoich pasji, swojej twórczości, swoich mocy twórczej. Natomiast dla mnie system, bo będę tak to nazywał, niektórzy mogą to Matrixem nazywać jakkolwiek,
poprzez władzę wprowadził nam pieniądz, ale pieniądz wprowadził nie dla naszego dobra, tylko dla wprowadzenia podatków tak naprawdę. Plus, jak już wprowadził podatek, to de facto powiedział nam, że my mamy oddawać część naszego życia, bo podatek jest to, zabiera przewłaszczanie komuś części jego własnego życia. Gdyż to, co nazywamy pieniądzem, nie jest niczym innym jak czasem życia. Więc jeżeli ktoś nam zabiera podatki, to zabiera nam nasz czas życia bez pozwolenia, pod przymusem. To się nazywa kradzież z wymuszeniem. Na dodatek, na końcu, to już w XX wieku, system prowadził tak zwany pieniądz fiduracyjny, który jest nie oparty na niczym faktycznie wartościowym, czyli system powiedział, będę kupował teraz od ciebie za darmo to wszystko, pracuj za darmo, tak naprawdę. A wydaliśmy się wszyscy oszukać, gdyż jeżeli pomyślimy, że albo przypomnimy sobie, kim naprawdę jesteśmy, to w naszym systemie nie może istnieć ani żadna forma władzy, ani żadna forma pieniędzy, bo jest to oszustwo, ani żadne kłamstwa nie mogą istnieć. A jak sobie dobrze popatrzymy i to, co nazywamy ciemnością, albo to, co wszyscy nazywają ciemnością, ja mówię, że ma trzy te atrybuty. To jest władza, pieniądze i kłamstwo. A po drugiej stronie mamy dla mnie akurat trzy atrybuty światła. To jest bezwarunkowa miłość, nieskończona mądrość i nieograniczona kreatywność. Jako to, co nas cechuje, prawdziwe istoty. No powiem tak, że zgadzam się z tobą w bardzo dużym stopniu. Ja, załóżmy, nazywam to, ty nazwałeś to istoty źródła, ja nazwałem to dzieci albo cząstki Boga. Przy czym dla mnie ten Bóg to jest źródło, nie nazywam go tak czy inaczej, to jest po prostu kreator tego, co tutaj jest. Jakoś to trzeba sobie nazwać, jest to najłatwiejsze i najprostsze dla mnie, a poza tym atrybut boskości, nie ukrywam, że dosyć dobrze łechta moje ego, jednocześnie pokazując to, że mamy przeogromną moc, no bo skoro jesteśmy dziećmi Boga, to po prostu mamy moc boską, bo ojciec kochając swoje dzieci, jak najbardziej uważa, że one powinny nawet przerosnąć jego, więc tutaj źle nie jest, jeśli chodzi o samoocenę. A jeśli chodzi o pozostałe elementy, to jak najbardziej to wszystko jest zgodne z moim punktem widzenia. Przy czym dobrze by było zastanowić się, bo widzisz, zidentyfikowanie problemu to jest jedna kwestia, a zupełnie inną jest kwestią, jak żyć z tym. Bo cóż, mamy wiedzę, wiemy, jak to działa, ale ciągle to działa i ciągle jesteśmy w tych kajdanach, które ta ciemność, czy ten system, czy ten Matrix nam nałożył. Ja zazwyczaj, jak się czymś zajmuję, to lubię sobie stawiać pewne cele i je realizować, i mieć takie poczucie, że jednak idę troszeczkę do przodu, a nie stoję, patrzę i płaczę, kurczę, blade, o, ja nieszczęśliwy, jak ten świat jest porąbany. Czy ty też zacząłeś coś szukać w tym kierunku, żeby lepiej się czuć, czy samo zrozumienie tego, jak funkcjonuje ten system, jest wystarczający, bo wiedza to, nie wiem, wyższy poziom rozwoju? Ależ absolutnie, że nie. Sam powiedziałeś, że zgadzasz się, że wszyscy jesteśmy dziećmi Stwórcy, dziećmi źródła, tak naprawdę na jego obraz i podobieństwo. Czyli wtedy, kiedy przypominamy sobie o tym i zaczynamy rozumieć to, to możemy myśleć jak źródło. Przynajmniej ja tak uważam. Kiedy myślimy jak źródło, wówczas kiedy stajemy się obiektywni, obiektywnymi obserwatorami tej gry, a nie tylko subiektywnymi graczami w tej grze. Czyli zrozumienie tego, jak to funkcjonuje, pozwala na to spojrzenie z boku i zajęcie się jakby
sobą i swoją kreacją, a troszeczkę mniej zwracanie uwagi na to, jak system, czyli Matrix, sobie to wszystko układa? Czy coś więcej? Wiesz co, to jest tak. Nawet w Matrixie, żeby pokonać Matrix, to trzeba go poznać. Więc pierwszą rzeczą dla mnie to jest poznanie Matrixa, a po drugie sobie uświadomić, po co do cholery tutaj jesteśmy. Nie po to, żeby płakać, że Matrix istnieje, tylko żeby przyjąć z godnością jego wszystkie lekcje, jego wszystkie nauki i powiedzieć, okej, ja już zrozumiałem, ale moim zadaniem jest budowanie nowego, a nie płakanie, że stare istnieje. A to jest dla mnie jedyna droga, bo my nie musimy czekać, przynajmniej z mojej perspektywy, na nie wiadomo jakie wydarzenia zewnętrzne, bo skoro jesteśmy sami dziećmi źródła, to my mamy tą moc, która może zmienić wszystko. Musimy tylko chcieć, tak naprawdę. No i teraz patrząc z tej wyższej perspektywy, to możemy zobaczyć, okej, jesteśmy dziećmi źródła na planecie Ziemia. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Nie istnieją żadne państwa, żadne podziały i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko fikcja. Fikcja wymyślona przez system, żeby nas podzielić na wszelkie możliwe sposoby. A co my możemy zrobić? My możemy się zjednoczyć. Ja przynajmniej to widzę tak, że na Ziemi istnieją tylko i wyłącznie enklawy istot światła, albo nazwijmy to wspólnoty istot światła. Wspólnoty, dlaczego? Dlatego, że uważam, iż każda istota umiejscawia się na planecie Ziemia. Czyli to, co moglibyśmy nazwać takim domem, gdzie jest nasze serce. To jest takie miejsce, gdzie się umiejscawiamy, każdy z nas, jakkolwiek. Przez co wyznaczamy, każdy też wyznacza enklawę, w której żyje i doświadcza życia, tak naprawdę, z innymi istotami. I co możemy zrobić? Możemy oczywiście takie enklawy uruchomić do życia. Tylko jedynym warunkiem jest to, że zbudujemy jedność wspólnej perspektywy w takiej enklawie. Jak duża to będzie enklawa? Nie mam pojęcia. Ona może być taka, jak dzisiaj są narody na przykład. Ona może być taka, jak dzisiaj jest gmina na przykład. To wszystko zależy od nas. My mamy największy dar, który można posiadać we wszechświecie, a mianowicie dar wolnej woli. Dlatego też ja uważam, że przyszedł już czas na tworzenie nowego, ale żeby tworzyć nowe, to trzeba odrzucić stare, czyli trzeba odrzucić trzy rzeczy: władzę, pieniądze i kłamstwa. No to taka totalna rewolucja. Ale można powiedzieć, że to jest właściwie ewolucja, bo cały czas tkwimy w Matrixie, czyli w tym systemie albo w tej formule, która, według której my żyjemy na Ziemi, no bo tak nam przyszło. My jako istoty tu się znaleźliśmy w określonych warunkach i to się nazywa Matrix, prawda? Teraz jest kwestia, czy zrobić rewolucję, czy też zrobić ewolucję, czyli zmieniając siebie i dookoła, powodujemy, że ten jakby stary Matrix przestaje funkcjonować, bo dla nas przestaje funkcjonować, a my tworzymy inne zasady albo inne wartości, na których się opierać powinna ta nowa konstrukcja. I moim zdaniem najprawdopodobniej jest to właśnie nasze zadanie, bo każdy przychodząc tutaj, ja to nazywam Luna Park, prawda, czyli miejsce, gdzie pewne rzeczy nam zostały... Tak, znaczy, które
Ja nazywam to taką troszeczkę kastracją zmysłu, bo istoty, które tutaj przychodzą, mają dużo mniejszą percepcję niż tam, gdzie skąd się wywodzą. Tutaj oni mają zaburzoną tą percepcję i dużo trudniej jest coś zrobić. I to jest taka, powiedziałbym, no, niezły survival, prawda, żeby tu przeżyć, a jeszcze żeby wyjść z tego i modyfikować, to już jest taka wyższa półka i chyba to jest taki właśnie test, który ojciec jakby swoim dzieciom jakby dał zadanie, że dużo ciekawsza zabawa będzie wtedy, kiedy w trudnych warunkach coś zrobicie, niż po prostu będziecie tylko z górki na pazurki sobie zlatywać radośnie i nawet nie zauważycie, że życie po prostu jest życiem. I teraz najistotniejszy element, a właściwie to główne pytanie, które chciałem zadać, to to, czy te trzy elementy, które są, powiedziałbym, no, brzmią wręcz rewolucyjnie dla systemu, one są tylko modelem takim fizyczno-matematycznym, czy uważasz, że praktyczny sposób można to realizować i właśnie w jakiej formule? Przynajmniej dla Ciebie jest to najbardziej optymalne i najbardziej funkcjonalne, bo powiedziałeś od narodu, poprzez gminę, poprzez nawet mniejsze struktury sąsiedzkie, tak przynajmniej ja kojarzę, że tak powinniśmy chodzić, aż do rodziny, czyli tego układu podstawowego, prawda? Tak jest. Tak jest. Uważam, że my możemy zrobić to praktycznie, no bo teoretycznie to bez sensu. Zgadzam się z Tobą, iż, albo inaczej, postrzegam w ten sam sposób, że to jest jakby nasze główne zadanie. Po to przyszliśmy na Ziemię. Po to przyszliśmy na Ziemię jako istoty twórcze i stwórcze, żeby podjąć się tak wspaniałej zabawy, jak przekształcenie cywilizacji idiotów w cywilizację istot inteligentnych. Czy możemy to zrobić? Oczywiście, że możemy to zrobić. Musimy tylko wiedzieć, czego nie chcemy. No i się pytałeś, czy te trzy elementy można prosto wyrzucić. Oczywiście, że tak. Nikt nie potrzebuje władzy, bo nikt nie potrzebuje sytuacji pana i żebraka. Tak naprawdę. Potrzebujemy co jedynie tylko współzarządzania, tak naprawdę. Ale de facto co potrzebujemy? Potrzebujemy naszych talentów i naszych pasji. No bo to gwarantuje nam współzarządzanie. A ponieważ z mojej perspektywy każda istota jest wyjątkowa we wszechświecie, to znaczy ma wyjątkowe dary, wyjątkowe talenty, wyjątkowe pasje. I poskładanie tych wszystkich talentów i pasji w jakiejś enklawie, w jakiejś wspólnocie daje nam tak wielki zasób, który jest wystarczający, aby stworzyć dokładnie taką formę życia, doświadczania życia, współistnienia, współtworzenia, w której dla mnie panuje powszechne piękno i powszechna radość. Wróćmy od teorii do praktyki. Czy tego typu enklawy gdzieś funkcjonują, czy na razie po prostu pracujesz nad tym, żeby tą ideę rozwijać i promować? Bo wiesz, moje życie jest takie, to jest troszeczkę, ja jestem cynikiem, nie? I obserwuję, patrzę, zawsze patrzę na siebie. Jak chcesz coś zmieniać, zmień siebie, swoje otoczenie i żyj według tych reguł, tych praw, które głosisz. Jeśli żyjesz inaczej, to zamknij gębę i szkoda w ogóle słów, bo to po prostu jesteś kłamcą i ja w ogóle w ten sposób podchodzę krytycznie do siebie, więc często, gęsto milknę, jak się na czymś nie znam, bo są ludzie, którzy, jak powiedziałeś, mają takie jakby swoje umiejętności, które oni powinni jakby wykazywać, jeśli chodzi o teoretyzowanie, czy jakieś tam, wiesz, teorie, czy pokazywanie pewnych prądów, czy umiejętności wypowiadania się. No, każdy ma swój talent. Jeśli chodzi generalnie o talenty, to też uważam, że jak najbardziej jednym z ważniejszych elementów naszego życia jest dotarcie albo odnalezienie w sobie tego talentu. Bo wiesz, nie wiem, czy kojarzysz taki zmarły, w sumie znajomy, Bogdan Oś, on zawsze powtarzał, że ten geniusz tkwi w każdym z nas. Każdy ma tą cząstkę geniusza i
w tym systemie edukacji, który jest taki wykoślawiony, gdyby on rzeczywiście był taki bardziej proludzki, to ludzie potrafiliby być szczęśliwi, bo on pokazywałby, pozwalałby odnaleźć tą cząstkę tej umiejętności, która jest i przyjemna, kreatywna i jednocześnie to jest ta cząstka, którą dostaliśmy tutaj w pakiecie, jak ja to nazywam. Ale często, gęsto właśnie system edukacyjny niszczy to wszystko, bo często, gęsto, wiesz, jest taka sytuacja, że uczeń w szkole, który nagle, który się nudzi na pewnych przedmiotach, a na innych po prostu już jest zakwalifikowany, jak i taki przeszkadzający, to ci nauczyciele nawet nie są w stanie mu pomóc, podać ręki, pokazać, wspomóc go w tym, żeby on odkrył tą umiejętność. Bo jak powiedziałeś, w takiej wspólnocie, gdzie każdy te talenty wykorzystuje, no to rzeczywiście mamy tą, powiedziałbym, ten towar wymienny, czyli tą umiejętność, która będzie zwiększała potencjał danej grupy, a jednocześnie dawała nam spokój i dobrostan, dlatego że będziemy spełniać się w tym, co robimy. Więc to jest bardzo ważny element, właśnie wykorzystanie tego geniusza. Ale jak to wygląda w praktyce? Czy gdzieś tam, nie wiem, masz przykłady w życiu, że to się udaje, czy też są jakieś próby podejmowane? Powiem tak. Gdyby tak było już gdziekolwiek na Ziemi, to bylibyśmy w piątym wymiarze, tak naprawdę. A ponieważ jeszcze tak nie jest na Ziemi, to jesteśmy w trzecim wymiarze, czyli w Matrixie. Dlaczego? Dlatego, że słusznie zwróciłeś uwagę, cały system edukacji nie tworzy geniuszy, tylko tworzy niewolników, tak naprawdę. Cały system edukacji nie stara się odnaleźć tych talentów i tych pasji u każdego i ich rozwijać, tylko cały system edukacji jest system zapamiętywania. Ponieważ byłem też wykładowcą akademickim, więc doskonale wiem, jak wygląda system edukacji, począwszy od samego początku, aż do końca, do wszystkich stopni naukowych. Wszędzie jest to samo. Nie ma nauki zrozumienia czy myślenia. Zresztą to wszyscy wielcy filozofowie nam już tutaj mówili, że tak jest ten nasz system zrobiony, żebyśmy nie myśleli, nie rozumieli. Mamy zapamiętać i postępować zgodnie z tym, co nam powie system. Więc jakakolwiek enklawa, o której ja wspomniałem, musiałaby przyjąć wszystko od zera. Wszystko wyczyszczone, do korzeni, bo istoty źródła nie mogą tworzyć takiej samej głupoty, jaką stworzyły istoty ludzkie, nie pamiętające, kim są i będące w systemie zaprogramowania umysłu. Więc tym jednym z elementów, oprócz tego, że nie ma władzy, ale jak sobie dobrze się zastanowimy, to dzisiaj władza i edukacja to samo. Edukacja jest częścią władzy. Dlatego też, jeżeli mówimy, że władza musi przestać istnieć, to ja mam na myśli wszystko, co jest związane z państwem. Czyli wszystkie systemy, które są związane z państwem. One muszą być nowe, całkiem inne, które będą dostosowane do prawdy, kim my tutaj jesteśmy i po co jesteśmy. Drugą rzeczą jest to, jest system finansowy, dlatego że dzisiaj system finansowy, nie dość, że pracujemy za darmo, tak jak już powiedziałem, to na dodatek on podzielił nas wszystkich i powiedział, że twoje życie jest warte tyle, a twoje życie jest 1000 razy więcej warte. To widzimy chociażby w tym, jak jest wyceniona godzina pracy. Bo jeżeli jedna godzina pracy kogoś jest 1000 razy więcej warta niż kogoś innego, to znaczy, że system tak wycenia, że życie kogoś jest 1000 razy więcej warte niż życie kogoś innego. Natomiast, tak jak już wspomniałem, u nas nie ma hierarchii, wszyscy jesteśmy sobie równi pod tym względem, bo wszyscy jesteśmy wyjątkowi i nieskończeni. Na dodatek, ponieważ dla mnie życie jest bezcenne, a to znaczy, że nie można życia wycenić. Nie można godziny życia wycenić, więc sam pieniądz
jest zjawiskiem nielogicznym z punktu widzenia istot światła czy istot źródła, bo my możemy wymieniać się, my możemy podarować cokolwiek, ale nie sprzedawać swoje życie. W tym tkwi ten problem pieniądza, że my dzisiaj sprzedajemy swoje życie i później kupujemy czyjeś inne życie w sklepie, tak naprawdę. Za sprzedane własne życie. A na dodatek to, że nam mówiono, że istnieją jakiekolwiek niedobory, to mówiono nam, że mamy o to wszystko walczyć, co jest oczywiście wielkim kłamstwem, bo na Ziemi nie ma żadnych niedoborów. Niedobory są tylko w systemie programowania umysłów. Tak więc jak się pytasz, czy takie enklawy są? Nie, nie ma ich. Ale ja zakładam, że bardzo szybko powstaną. I że może to też wyglądać jak swoiste domino, bo jeżeli powstanie pierwsza enklawa, no to czy naturalnie nie chcemy żyć wszyscy w zdrowiu i w obfitości? Wiesz co, w tym lunaparku matrixowym, przynajmniej według mnie, jest troszeczkę utrudnień, żeby właśnie to się nie zrealizowało. Jednym z takich utrudnień, które ja uważam, że jest realne, to jest to, że tych istot światła, tych właśnie dzieci bożych czy dzieci źródła, nie jest aż tak dużo. Moim zdaniem, to z różnych rozmów i na podstawie takiej swojej rozkminki, wydaje mi się, że mamy do czynienia wśród całej populacji ludzkiej z pewnym procentem autentycznych dzieci Boga, prawda? To jest moja prawda. Uważam, że dużo więcej jest istot, które nie mają tych, jakby powiedziałbym, umiejętności i w związku z tym pseudodemokracja powoduje, że dzieci Boga są dosyć zagubione, bo, kurczę blade, mało kto zachowuje się tak jak oni. Bardzo duża grupa tak zwanych ludzi w otoczeniu zupełnie inaczej patrzy na świat. To mi tłumaczy, dlaczego tak trudno pewne rzeczy jakby przeforsować. Nie wiem, czy to jest prawda, to jest moja prawda. Z wielu takich domysłów, obserwacji wychodziłoby na to, że to jest jedno z utrudnień, czyli statystyka demokratyczna powoduje, że ta część, która ma tą iskierkę Boga, jest w mniejszości w porównaniu do sterowalnych istot, które po prostu które są jakby większością w demokracji, czyli tej pseudodemokracji, powodują, że system matrixowy może narzucać tej mniejszości swoje zdanie, które jest programowane przez tą dużą grupę. To jest jakby jeden bardzo ważny element, który ja uważam, że tak jest. Oczywiście to jest tylko moja prywatne, być może to jest jakaś bzdura, ale mi to pasuje. Jestem w stanie, załóżmy, poprzez to założenie wiele rzeczy zrozumieć, ale tak jak ty powiedziałeś, to, że takie enklawy będą miały rację bytu, bardzo bym chciał, ale mówię, zaczynam od siebie na zasadzie takiej, że ja robię swoją robotę i zauważyłem, że to ma wpływ na otoczenie. Czyli robiąc pewne rzeczy, gdzieś tam dostrzegam, że otoczenie, patrząc się na tego wariata, akceptuje, a czasami nawet powiela pewne schematy. Także ja mówię taką robotę, wiesz, taką pozytywistyczną od podstaw, a jeśli się okaże, że gdzieś tam będzie coś bliżej, to ja w każdej chwili włączam się do tego. Poza tym mam głośną nadzieję, że to, co udawało mi się, bo mam fundację od kilkunastu lat robić, czyli swego czasu włączyłem się w takie różne tematy edukacyjne na poziomie obecnej szkoły podstawowej, będę kontynuował, ale z taką dużo większą wiedzą, którą w tej chwili posiadam, bo te x czasu spędzonego z alternatywą też dałem pewne podstawy, żeby mieć parę pomysłów,
jak docierać do tego młodego pokolenia i zasiewać to ziarno, albo przypominać im o tym, że one właśnie mają te wszystkie możliwości, czyli geniusza, X iskry, takiej kreacji, bo to w tej chwili przez system edukacji, tak jak nazywamy system, jest bardzo mocno wymazywane, no i ta idiokracja jest coraz bardziej promowana przez system, a my musimy odwrócić tą tendencję, bo największa szansa dla mnie jest w młodym pokoleniu. Czyli to są takie dwa elementy, które ja z tego ogólnego tematu, który ty podejmujesz, w swoim życiu jakby realizuję. Czyli praca od podstaw i swoim przykładem, czy swoim uporem powoduje, że otoczenie pomału się zmienia. I drugi element to właśnie jakby ta kwestia edukacyjna, które też są dla mnie bardzo bliskie, a znając moją upartość, też powinienem w tym kierunku zacząć już tak praktycznie w najbliższym czasie działać, no bo to jest jakby coś, co do czego jestem powołany. Poruszyłeś w tej chwili kwestię, której ja także nie wiem, tylko słyszę od innych, a mianowicie taką, że według tego, co udało mi się usłyszeć od wielu istot, które widzą więcej, dlatego że mają bardziej rozszerzone zmysły postrzegania, kto jest kim, usłyszałem, że na przykład 30% ludzkości są to istoty źródła, a 70% ludzkości są to bioroboty? Istoty tła. O. Bioroboty. Są to istoty sztucznej inteligencji tak naprawdę, które mają umysł roju i podążają za sztuczną inteligencją, czyli za systemem tak naprawdę. No i one nie są życiem z tego punktu widzenia. To są, gdybyśmy to mogli porównać do technologii, to są hologramy. Po prostu. I nam się wydaje, że to są istoty żywe, że to są ludzie, że to są istoty źródła, a to są tylko hologramy. Zresztą nauczyliśmy się, już zobaczyliśmy, że hologramy można wytworzyć w dzisiejszych mediach bez żadnego problemu. Poza tym pewnie coraz częściej słyszymy, że istnieje coś takiego jak klony. Więc to jest też tylko biologiczna maszyna, biologiczny robot w tym wypadku. Natomiast dla mnie wówczas, kiedy przestałyby istnieć chociażby pieniądze, system nie może istnieć. Zwróć uwagę, że tam, gdzie nie ma pieniędzy, tam władza jest bez sensu w ogóle. Więc jeżeli dana wspólnota postanowiłaby, że dla niej pieniądz jest systemem nielogicznym i woli żyć w obfitości, a nie w pieniądzu, w obfitości usług, dóbr, wszystkiego razem, to wówczas nie ma znaczenia, co się dzieje z systemem, bo system nie jest zainteresowany i nie może istnieć w przestrzeni, w której nie istnieją pieniądze. Reasumując, uważam, że w tym momencie takie małe podsumowanie wstępne tej naszej rozmowy wynikałoby, że zadaniem każdego z nas, z ludzi, którzy chcą doprowadzić do zmiany, jest tłumaczenie naszym najbliższym abstrakcyjności właśnie systemu opartego na pieniądzu, gdzie jedni drukują, a drudzy pracują. I w summa summarum efekt jest taki, że te grupy, które mają jakby dostęp do maszyny do drukowania, są jakby przez system predysponowane do tego, żeby ich wartość była niespółmiernie większa od pozostałej grupy. Bo to jest chyba jakby taka istota tego systemu i dlatego między innymi te grupy korporacyjno-miliarderskie zarządzające, czyli powiedziałbym ręce Matrixa, mają w systemie opartym na pieniądze przeogromną władzę nad tymi, którzy po prostu są niewolnikami za grosze. Tak jest, tak?
Zwróćmy uwagę, że to jest bardzo proste. Czy chcemy mieć dużo pieniędzy, czy chcemy mieć zawsze obfitość dóbr i usług? Bo to nie jest to samo. Tak, tak, ale zauważ, że w tej chwili przez te 10 lat, które ja żyję i mogę sobie, załóżmy, tak przypomnieć, co się działo, to zostaliśmy bardzo umiejętnie wrzuceni w system konsumpcji, który jest oparty na tym pieniądzu. I w tym momencie ludzie chcą więcej niż potrzebują, bo tak im się pięknie, tak ich się pięknie zaprogramowano, że mieć to znaczy być szczęśliwym. Dlatego też ja mówię, że najważniejsze nie jest to, żeby pokazać, że pracujemy dzisiaj za darmo i zostaliśmy oszukani przez pieniądz, tylko najważniejszym jest to, żebyśmy inspirowali siebie nawzajem, żeby przypomnieć sobie, że jesteśmy wiecznymi istotami, nieskończonymi istotami, twórczymi istotami i że te materialne rzeczy mają znaczenie, ale są drugorzędne. Tak naprawdę. Czyli pierwszą rzeczą jest to, że przypominamy sobie, kim jesteśmy. Bo z mojego punktu widzenia nie ma czegoś takiego jak małe źródło, duże źródło, większe źródło. Nie. Każdy jest wielkim źródłem, bo każda cząstka źródła jest nieskończona. De facto tak naprawdę z najwyższej perspektywy istnieje tylko źródło. Nieskończone źródło. A każdy z nas jest unikalną ekspresją tego jednego źródła. Więc de facto jest jeden. W wielu różnorodnościach. I tak naprawdę to ty jesteś innym mną, a ja jestem innym tobą. I tak jest z wszystkimi innymi. Myślę, że to jest kolejny taki element po kwestii pieniądza i edukacji, które też łopatologicznie należałoby otoczeniu tłumaczyć, a może inaczej, pokazywać, jak my patrzymy. Bo widzisz, tłumaczenie to jest narzucanie woli, prawda? Że ja jestem mądrzejszy, że ja mam taką wiedzę, ale jeśli po prostu to jest twoje głębokie przeświadczenie i ty się dzielisz jakby taką informacją, takim poczuciem, że to jest dla ciebie jakby podstawa twojej egzystencji, to moim zdaniem jest jak najbardziej do zaakceptowania, bo wiesz, to jest kwestia, w jaki sposób będziemy roznosić tą wiedzę, tą informację. Ja uważam, że my możemy tylko inspirować innych. Dlaczego? Dlatego, że gwóźdź programu jest w zrozumieniu, a zrozumienie jest zawsze czynnością, procesem indywidualnym. I nikogo nie możemy zmusić, żeby on cokolwiek zrozumiał. On może się nauczyć, on może przeczytać, ale to nie znaczy, że będzie rozumiał. I ani ty, ani ja nikogo nie zmusimy, żeby cokolwiek zrozumiał. To jest zawsze proces indywidualny. Więc co my możemy robić? Inspirować wszystkich. A kiedy opowiadamy własną prawdę, to jest najlepsza forma inspiracji. Bo każdy może się zastanowić, a może tak jest, a nie. Ale ja mogę sobie przemyśleć. Mogę spróbować zrozumieć to. No cóż, myślę, że akurat dzięki twojej rozmowie jak najbardziej ja podbudowałem się, że to, co robię, to jest zgodne z tym, co powinienem robić. Bo tak jak ci powiedziałem, ja absolutnie nikomu niczego nie narzucam. Jeśli ktoś chce posłuchać, jak ja postrzegam świat, to ja mówię, wiesz co, ja ci mogę opowiedzieć, ale to jest mój punkt widzenia i co najważniejsze, jestem uparty jak osioł w tym, co robię. I to jest chyba dla mnie takie najważniejsze, bo wiesz, nie patrzę się na efekt, patrzę, co mi sprawia przyjemność. Nie ukrywam, że od kilku lat dosyć dużo czasu spędzam na wyremontowaniu, zrobienia kawałka i pracy nad kawałkiem ziemi, co daje mi przeogromną satysfakcję, ale wiem, że otoczenie, które bacznie mnie obserwuje, czasami tak widzi, że warto, tak bym powiedział. Ja po prostu
od dłuższego czasu, właściwie całe życie całe moje ostatnie życie poświęciłem temu i cieszę się tym bardzo. Jednocześnie, wiesz, nie mam takiego oparcia, że muszę, że mogę. Ja mówię, zrobię ile zrobię, ja już wiem, co do końca życia będę robił i spełniam się w tym. Aczkolwiek, wiesz, no też gdzieś tam mam tą misję, załóżmy, nauczycielską, więc wszystko wskazuje na to, że na tym kawałku ziemi w kawałku tego domu też będę mógł ten element edukacyjny dalej sobie prowadzić, więc to jest taka moja misja i taki mój punkt, znaczy i taki mój sposób na życie. I teraz każdy z nas, bez względu na to, gdzie mieszka, co robi, ma styczność z różnymi ludźmi, z sąsiadami, z rodziną, i w tym momencie, jeśli mówimy, że on jest w prawdzie, czyli po prostu jest takim zgodnym z tym, co robi i co mówi, to jak najbardziej nic więcej nie trzeba w życiu. Wystarczy po prostu być sobą, mieć tą świadomość tej właśnie jakby bycia cząstką źródła i jednocześnie mówić o takich przyziemnych sprawach jak właśnie władza, jak pieniądz. I to, jak powiedziałeś, nie musimy narzucać tej woli, ale wystarczy, że się będziemy dzielić. Ale tylko i wyłącznie to może zadziałać wtedy, kiedy będziemy autentyczni w tym, jak żyjemy i w tym, co mówimy. Tak jest, ale tak naprawdę mi się wydaje, że idzie to wszystko w kierunku powtórnego, wspólnego, kolektywnego przywrócenia pewnych paradygmatów. Jednym z tych paradygmatów ja nazywam proste zdanie, zresztą wspominałem tobie, życie jest bezcenne. Czy możemy przyjąć, że to jest nasz wspólny paradygmat na tej planecie? Bo jeżeli przyjmiemy ten pierwszy, kolektywny paradygmat, to on zmienia wszystko. Wiesz, jeśli chodzi o to hasło, życie jest bezcenne, to akurat w tym czasie, kiedy rzeczywiście ten system, te siły ciemności robią właściwie wszystko, żeby to życie no właściwie zakończyć, prawda, wśród wielu ludzi, to uświadamianie innych i przypominanie o tym jest chyba istotne, bo wiesz, mówiłeś gdzieś tam na początku swojej wypowiedzi, że mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, która rzeczywiście może planować dużo wcześniej i doskonale znając psychikę ludzką, doprowadza do tego, że zaczynamy grać ich grę. A to, co się dzieje od 2020 roku, ewidentnie pokazuje, jaki to jest kierunek. My właściwie, wchodząc w ten świat, powiedziałbym, interaktywny, komputerowy, szczególnie dużo młodzieży, ma poczucie, że życie może być powtarzane wielokrotnie. Szczególnie mi chodzi o efekty z gier komputerowych i w tym momencie oni tracą poczucie tego, że życie jest bezcenne. Wiesz, o co chodzi, bo te młode pokolenie... To młode pokolenie jakby czasami zatraca poczucie tego, że jednak życie to jest życie, a nie to jest gra, a że to nie jest gra. I w tym momencie te wszystkie tematy od 2020 roku powodują, że oni zaczynają rzeczywiście zapominać o tym najbardziej istotnym elemencie, czyli poczuciu tego, że my mamy wyjątkową misję do przeżycia, i że ta misja jest tylko wtedy realna, kiedy my to życie w świadomy sposób przeżywamy, a nie, że tracimy je w jakiś brutalny, bezsensowny sposób w grze tej elity tak zwanej matrixowej. Zgadzam się z tobą, masz rację. Jest tylko jedna rzecz. Tak jak sami rozmawialiśmy, my nikogo nie zmusimy do niczego, nie zmusimy do zrozumienia i nie zmusimy do zmiany jego woli tak naprawdę. Bo wówczas złamalibyśmy coś, co nazywa się w literaturze pierwszą dyrektywą wszechświata, czyli nienaruszalność wolnej woli innych. Więc jeżeli ktoś wybrał sobie fakt, że nie chce zmienić się, nie wyewoluuje tutaj, w tym miejscu, na tej planecie,
to też musimy uszanować taki wybór. I tyle. W szczególności, że tylko i wyłącznie wybory albo dobrowolne wybory mogą prowadzić do dobrowolnej, naturalnej współpracy i do dobrowolnej, naturalnego budowania czegoś nowego, bo nie można do tego nikogo zmusić. To jest niemożliwe. To się nie uda. To musi być wszystko wolnym wyborem. I jeżeli nawet widzimy, albo wydaje nam się, że ktoś może nie podjąć takiego wyboru, no to musimy powiedzieć, ok, rozumiem, wybrałeś inaczej. Koniec. Szanuję twój wybór, nawet jeżeli uważam, że on jest zły, głupi, jakikolwiek. Szanuję to. Koniec. No i tu mamy do czynienia chyba z takim jakby najważniejszym problemem, mianowicie my czasami, zapominając właśnie, że ludzie mają wolny wybór, staramy się narzucać to, ten nasz punkt widzenia. A tutaj musi być taka jakby bardzo wyważone pomiędzy tym, co robimy i w jaki sposób naciskamy na to otoczenie. Także ja ciągle jak mantrę będę powtarzał, róbcie swoje, a w związku z zasadą, że podobne przyciąga podobne, szansa na to, że spotkacie na swojej drodze ludzi podobnie myślących i patrzących jest bardzo duża. No poza tym możemy też sobie pomyśleć, że źródło jest nieskończoną inteligencją i de facto nie przejmować się tak innymi, tylko zająć się samymi sobą i wierzyć w to, że jeżeli my się zmieniliśmy, to wszyscy inni też się zmienią. Po prostu, że to jest wspaniały projekt, przed którym stoimy wszyscy razem. Kto będzie z nami? Ten, który to wybrał. Kto nie będzie z nami? Ten, który tego nie wybrał. Wiesz co, ja myślę, że najważniejszym elementem w tym jest to, żeby rzeczywiście dokonać w świadomy sposób tej zmiany, czyli zrozumieć, po co tu jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy i właśnie w tych takich, powiedziałbym, bardzo zagmatwanych, dziwnych czasach nie zmienić tego postanowienia. Bo to wiesz, to jest istotne i to jest ta lekcja. I teraz tak, jeśli każdy z nas tą lekcję odrobi, to znaczy, że on zrealizował cel, który sobie wyznaczył tutaj tej istoty, która tu przyszła na ten świat. A jak to będzie w kontekście zbiorowym, być może ma to nastąpić dużo później, albo być może każdy indywidualny sukces jest właśnie tym sukcesem, którego tam na górze, jak ja to nazywam, oczekują. Wiesz, my dokładnie tej gry nie rozumiemy. Być może jest to taka sytuacja, że mamy wokół siebie tylu aktorów, którzy odgrywają poszczególne scenki właśnie po to, żeby nam się nie udało, albo żeby nam było trudniej. Więc wiesz, ta perspektywa tego Mesjasza, który ogłasza, o zobaczcie, ja zrobiłem to czy tamto, oczywiście dobrze mieć cel i go realizować, ale jednocześnie najważniejsze to być krytycznym wobec siebie. Bo wiesz, my często, gęsto popadamy właśnie taką, w takie stany, że o kurczę, ja tutaj głoszę dobrą nowinę, ale jak się spojrzy w lustro codziennie, to okaże się, że albo ego, albo jakieś takie, wiesz, mamy, no to może dzisiaj sobie odpuszczę. I suma summarum, jeśli my wobec siebie nie jesteśmy uczciwi, to jak mamy być nauczycielem dla innych? Ja zawsze powtarzam, najpierw zacznij od siebie, a dopiero potem możesz zrobić coś innego. Całkowita racja. Nie mówmy o innych. Niech każdy mówi tylko i wyłącznie o sobie. Tak jak też wspominaliśmy obydwoje. Innych inspirujmy, do niczego nie zmuszajmy. Jak przyjdzie odpowiedni moment, to powstanie to, co ma być. Jeżeli to mają być kolektywy, jeżeli to mają być enklawy, jeżeli ma być to zbiorowe wzniesienie, cokolwiek jak tego nie nazwiemy, będzie. Koniec. Ale też dla nas samych ważna jest nasza istota, nasza świadomość, a nie świadomość innych tak naprawdę. Nie zajmujmy się innymi, nie krytykujmy,
Nie myślmy, czy oni poradzą sobie, czy nie poradzą. Jak tak ma być, to sobie wszyscy poradzą. No cóż, zabrzmiało to, powiedziałbym, tak dosyć stanowczo, no ale na tej naszej ziemi, w tym Matrixie, no niestety tak sobie wybraliśmy, że tutaj jest stanowczo i trzeba podejmować trudne decyzje. Ja myślę, że to jest właśnie element tej całej rozgrywki, tego filmu, którego jesteśmy głównym bohaterem i tak to wygląda. Czyli od ogółu do szczegółu my wchodzimy, patrząc się na całość, to jeśli ten szczegół, on będzie, powiedziałbym, dobrze przez nas rozegrany, czyli ta rola będzie dobrze zagrana, to i ten ogół ma dużą szansę, żeby się zmienił, ale tak jak powiedziałeś, to już nie powinniśmy się fokusować na tym, jak zmienić świat dookoła, tylko po prostu robić swoje. Tak jest, tak jest. I tak naprawdę sam o tym też mówisz. Działamy lokalnie. No, nie uda nam się działać we wszystkich miejscach na całej Ziemi. Ty robisz coś lokalnie, ja robię coś lokalnie. Każdy robi coś lokalnie. Tak naprawdę. I lokalnie możemy zacząć zmieniać albo budować nowe. Obserwować, budować sobie zespoły czy wspólnoty tak samo myślących, tak samo postrzegających, widzących świat z tej samej perspektywy i tworzyć wspólne projekty. Wydaje mi się, że podjąłeś taki wątek kolejny, który jest istotny. Ja to nazywam stawiać sobie cele i je realizować, prawda? Zaczynamy od swoich takich prywatnych celów, ale jeśli się okaże, że zaczynamy się spotykać z ludźmi myślącymi podobnie, mówiącymi podobnie, no to dlaczego nie zrobić czegoś w większej skali? Wiesz, ja po sobie wiem, że no samemu często siły mi brakuje, ale czasami jak się znajdą jedna para rąk albo dwie pary rąk obok mnie, które będą coś wspomagały, no ten efekt jest niewspółmiernie duży. Więc to jest rzeczywiście, no ilość daje naprawdę dużo większą skalę. Jeśli pracujemy w grupie, w kilku ludzi, no to dużo można zrobić więcej. Wiesz, najlepszym przykładem są te takie stare wspólnoty wioskowe, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jak każdy sobie wzajemnie pomagał, no to pomimo, że było trudno, no to ci ludzie spokojnie sobie funkcjonowali. Bo dzisiaj my pomagamy w jednym miejscu, potem cała grupa pomaga w drugim, w trzecim i to jakby było taką naturalną sytuacją. System bardzo mocno popracował nad tym, żeby nas rozczłonkować, podzielić, doprowadzić do tego, że nie potrafi, że zazdrościmy i nie chcemy poświęcać swojego czasu dla innych, no bo konsumpcja jest istotniejsza. Ważniejsze, żeby mieć większy telewizor czy lepszy samochód i w tym momencie ci ludzie, którzy kiedyś współpracowali, dzielą się. I ten powrót do tych starych zasad jest chyba takim właściwie, no, prostym przykładem, że można było to robić. Często, wiesz, ja jak rozmawiam o tym, że tam kiedyś ludzie siedzieli, to mówią, ale było biedniej, było gorzej. Mówię, wiesz co, no może i tak, ale to jest kwestia, co dla ciebie jest ważniejsze. To, że w tej chwili posiadamy wiele dóbr, które są słabej jakości i co, i zabijamy się za nie.